Witam Toristeo. Postanowiłem, że jednak zmienimy otoczenie i przeniesiemy się do Dragandoru. Okej. I póki pamiętam, bo zdarza mi się zapomnieć, sprawdźmy coś. Tutaj nie. O! Czyli tak. 5 czerwonych, 50 i 8. Czerwona. Dobrze. Co prawda planowałem coś innego rozwinąć, ale ja chyba raczej rozwinę jedną z tych magii. Ale widzą, że niebieskich też mi brakuje, a przecież miałem ich tak dużo, wydałem. Dobrze, będziemy o tym myśleć później. Zresztą jak pojawi się nowy poziom, to niebieskie runki też się pojawią. A dotrzeć chcemy w pewne miejsce, gdyż jakiś czas temu, tak sobie chodząc, poza nagrywaniem, znalazłem coś naprawdę fajnego i okazuje się, że musiałem to przegapić. Co nie jest wcale takie trudne, gdyż to coś jest zakopane. Musimy najpierw znaleźć zejście na dół. O, to jest to. I teraz tak, mapka. To jakoś tak było. Tu. Czyli prosto i w lewo. Ale ja chyba trochę dalej to widziałem. Bo to jakoś tak było wzdłuż tego klifu. Ale tu nie. To może tu. Tak. I zobaczcie, co tu jest zakopane. 3 runki, tylko akurat kolor nie ten, który bym chciał, ale to i tak jest nieźle. Zwłaszcza jeżeli uda nam się znaleźć jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy to wymienić. A Dart lubi wymieniać się runkami z pingwinami, tylko niestety pingwin, którego poznaliśmy, on tylko sprzedaje. Czyli jakiś taki wybrakowany jest, bo w Wojownikach Północy, no to jeszcze wymiana była. Chociaż nie, zaraz, w Wojownikach Północy to krasnoludzi wymieniali, tak, tak. To musiałem pomylić z czymś innym. I właśnie, tu jeszcze jakaś armia została. Ha! Tylko, że oni lubią skakać, no to chociaż jeden łyczek. Tak, atakujmy. Skrzyneczka. A to oznacza, że chcę do niej zajrzeć. Czy dałoby się wyeliminować skoczków? Jest to prawdopodobnie nawet możliwe, tylko tyle, że wtedy oni będą we mnie bezkarnie rzucać. Ale sprawdźmy coś. Znaczy nie, inaczej. Najpierw ten posążek. Ale nie, jeszcze wpierw zróbmy tak. Ogień. Czyli podpalenie. Olbrzymy zginął. To ma sens. Okej. To jest tak, posążek dałbym tutaj. Żeby przejąć mocną formację. Tutaj ich spalimy za chwilę. O, całkiem niezłe. To teraz tak, kroczek, taki skoczek i pewnie kasa, co? Tak, słabiutka kasa. Dobrze, ale może coś fajnego tu się uda podrzucić. O, to ma sens. Mocna formacja. W sumie generalnie przywoływane są mocne formacje. Że pod tym względem jest jakby priorytet. Aha, nic nie wylosowało, no to słabo. Komuś oberwie? Jednak do moich strzelają. Na wszelki wypadek. Tak. Tak. I przyzwę jednostkę. Może będzie ciskać pociskami? Nie zupełnie.
Dobrze, to z tym się jeszcze wstrzymam. Można wycofać. Ale właśnie. Acik. I może szał bym zużył, co? Płomień. Tutaj? Nie, to raczej tu. I jeszcze raz. Ale... Może tu. Wycofam. I dostarczę zabawkę. I co się tutaj wydarzy? Słabiutko. Osłabione. Ale na szczęście to nie ma znaczenia dla rozgrywki. Okej. No proszę. Saperzy. Ale nie no, tak szybko kończyć to nie, nie chcę. Nic nie zrobimy. Tutaj też nic. A tutaj też nic. Tu mogę na wszelki wypadek uleczyć. Tutaj właśnie o to chodziło, żeby zdobyć aciki. Może szał zużyją. Pięknie. Oni coś tu pilnowali. O, będę miał więcej dowodzenia. Niewiele, ale zawsze. Nie, tutaj to nie jest twierdza zamieszkana. Kasa. No w sumie nic cennego tu nie było. Ale warto było przyjść. Dobrze, ale jeszcze chciałbym jedno miejsce fajne odwiedzić. Barazgund. Chodzi o to, że musimy uknąć pewną intrygę, ale to za chwilę. Wpierw jeszcze chcę tutaj zajrzeć. Tutaj znajduje się nasz sojusznik. Oto moja prawa ręka i wierny sojusznik. Witaj, Dirt. Proszę, przyjmij raz jeszcze moje gratulacje. I tutaj to może nic nie kupię. O właśnie. Potrzebuję jeden taki zwój. Znaczy ja potrzebuję uzdrowienia. Leczenie. I teraz pytanie, czy uzdrowienie i leczenie należy traktować jako tożsame? I właśnie, jeżeli przyniosłem wskrzeszenie, a dwa zwoje już dostarczyłem, teraz dostarczę trzeci, to zyskam ten bardzo ważny czar. Dobrze, ale coś tu jeszcze miałem zrobić. Właśnie, intryga. Tu znajduje się pewien skryba i muszę z nim pogadać. Jesteś piśmienny, nie burzę. Potrafisz kreślić krasnoludzkie litery? Oczywiście, umiem pisać. Co więcej, piszę lepiej niż jakikolwiek krasnolud w Barazgund. A dlaczego pytasz? No to już zacząłem żałować, że ciebie nie zrobiłem tym królem tutaj, bo byłbyś w końcu piśmienny. Chcę, byś napisał dla mnie dwa listy. Podejmiesz się zlecenia? Oczywiście. Oto moje pióro i papier. Chętnie spiszę twoje słowa. Mów, Dirt. I dyktujemy list miłosny od elfa Mafinora do pewnej krasnoludki.
wszystko spisane, coś jeszcze. I dyktujemy oficjalny list do królowej Iwenny z prośbą o przyznanie obywatelstwa elfickiego krasnoludce na podstawie faktu, iż wyszła za karczmarza mafii Nora. Wszystko spisane. Czym jeszcze mogę ci pomóc? Zapieczętuj proszę listy w przepięknych kopertach i wręcz mi je. Właśnie, to wszystko dotyczy Galenirimu. Tam musimy przejąć władzę. Znajdź świadka randki Malfinora z krasnoludzką kobietą i miejsce na taką schadzkę. Ale to teraz nie, tam są zbyt silne jednostki. Teraz to ja bardziej bym widział przenieść się w nieco inne miejsce. A właśnie, to od razu zróbmy to. To miejsce nazywa się Atrixus. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym trochę się tu pokręcimy. Znajduje się tu kilka armii godnych naszej uwagi.